Cześć. Dobry. A, jest. Siema, siema, siema. Nie wygrasz tu. Siema. Jak nie chcemy być koło ciebie na stanowisku, absolutnie. Tutaj twarzami do samochodów zapraszam, ale podejdźcie. Jeszcze raz. Wygramy to. Tak? Jesteś przekonany. Spotykamy się dzisiaj na drugiej edycji Starcia Tytanów. Ja tutaj bym bardzo prosił o sportową rywalizację. Słuchaj, na trzy haki nie możesz łapać. Ja nie będę dyskutował. Wiadomo, że łowimy zgodnie z regulaminem. Zanim nastąpi te losowanie tych kulek, każda drużyna podchodzi i bierze sobie jedne wiaderko, jedną paczuszkę tej kukurydzy. Na spodzie wiaderka jest wpisany numer. Ten numer podajecie do sędziego głównego i on uprawnia was do kolejności losowania. 21. 21. Ostatnio mieliśmy miejscówkę, nie? 20 czy 21? 20 mieliśmy ostatnio. Jarosław Ząbecki, Dariusz Polewski. Ma 20. Co tak chciałeś? 26. A nie radujesz. Tam kamie się dzieje. Super, kurde wuj, super ściele. Za Mariną gdzieś w prawo. Wygramy to. Wygramy. Nie ma co się zastanawiać. Dzień dobry. Wygramy. Wygramy ten mecz. Poszedł sygnał. Pierwszy zarzut. Na zawodach. Dobra, uwaga. Może tak. Aha, to fałka. Mocno zapomniałem o pechałce. Zarzucaj sobie. Cztery wędki to jest 100% więcej szans. Skoda, ja sobie teraz będę rzeźbił po papa. No nie, no może ja ci zarzucę, co? Absolutnie. Nie umiesz tego koło wrzutka obsługiwać, jak chcesz mi zarzucić. Nie, pani kum. Jesteśmy tu po to, żeby wygrać i to ja wygram te zawody. A ty przy okazji. Mi wydaje, że mi się już sytówka zgina, a jeszcze nie mam wędek we wodzie. Trzy po pierwszej. Nie trzy, tylko 15. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz. O! Reksio. 15 kilo reksia. Teraz pięknie. 19 po pierwszej. 20 minut, to już mieliśmy rybę. Ja wsadzę na tą samą głębokość, tylko bardziej w prawo. Najpierw tam polecam się po tym podnębie. No i gdzie obstawiasz mi pierwsze branie? Po mojej lewej czy po prawej? Nie wiem. Nie, na kury nie patrz, tu się pytam o te dwie. Aha. Chcę, żeby wybrała wędkę, na którą będzie branie, lewa czy prawa. Słyszałem. Nie komentuję, więc powinno ci to jakieś naprowadzić, jakie mam o tym zdanie. Ja tą lewą myślę przerzucę, bo... Nie za dobrze jest? Trochę mi się nie podoba. Najważniejsze, żeby wędkarz był zadowolony. A,
Zapałeś. Na Boga. Zdążyła miska kaszki. Patrz, jaką budżet Ramzesa. Co masz? Położył go tak przed nosem 20 sekund. O, nie, to od razu musiał wstać. No nie udało mi się go zaskoczyć. Gdzie jest piłka? Co? Piłki nie ma. Gdzie jest piłka? Piłka. Gdzie jest piłka? Dawaj piłkę. Prawie uścisk. Mam. A nie, łapą trzymaj. Ty, no nie zauważyłem. Tu lata ptaszek. Tu, patrz, tu, 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 patrz, patrz, patrz. Ty nie skacz tak, bo dostaniesz wylew w ropie. Ty, no to co? Kura zakład. O, dwa piwka. Jedno, że ci przyniesie, a drugie, że mu to... Ale już przegrałem. Że mu to... Odbierzesz. Od... No dobra. Patrz tu, lata. Odbierze. Lata, lata. Dobra, patrz, odbierz mu. Patrz. Nie, wyrzucaj. Ale super. O, te młode, młode leży. A nie, ba. Radę wyrobił fajnie. O. Majster przyjechał motorówką. Winnie. No nie wiem, no, jak się ruszyli chłopcy. No, te wody to jest teraz przez ostatnie i ona nie wystawią. Kurde, ja liczę na tego ostatniego, naprawdę. Bo tam proszę jest bardzo. Tam jest peleton. Proszę bardzo. Ja myślę, że ten to jest... Ten. A, bo tu jest jeszcze jeden, outsider. To jest, a, bo oni do fury. To nie jest dziecko, to jest chyba baba dorosła, tylko taką drobną. No też bym dlaczego to była taka walka? Następny, jeszcze więcej. Ja myślę, że to będzie tak, że oni dopiero podpływają pod linię startową i tam będzie, wszyscy się ustawią. Pożyczymy od nich nieco taką łódkę i zmierzymy się. Postawimy sobie, słyszy, mam zakład, mam challenge. Pójdziemy do kapitana Jacka, pożyczymy taką łódkę, postawimy sobie markera i raz będziesz płynął ty, raz ja i sobie zmierzymy czas. Ciebie zabije ten żagiel, kurde, nie. No nie, ja chyba nigdy nie pływałem na takim żadnym. No ja też nie, ale wydaje mi się, że jak to ci bajter pływo, to ty nie popłyniesz. Ja, dobra, idziemy do kapitana Jacka. A kapitan Jack robi sztuczne fale. I za chwilę będzie jak kręgla. A tam hopy coś kują, tam hopy robią napisy na pucharach. Krasnoludy. Duże. I myślę, że moglibyśmy iść do kapitana Jacka, żeby do mnie do takiej łódki dziecięcej, którą wiesz, żebyśmy mogli wleźć. To jest tam węższe, nie? Bo bajtel ma tam 30 kilo czy 40. A jakbyś i obych się tak wyrzekł. Sterburta! Dup i na ten rad. Dwie... No. Jak ty byś się tak przechylił w bok, to już byś nie zdążył z powrotem. Ja. To by było tylko... Jak komik. Cześć. Jakie wrażenia, panowie? Wygraliśmy zawody, jesteśmy super zadowoleni. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Fajnie by było jeszcze tylko, jakbyśmy złowili jakąś rybę. No. Miejsce wydawało się spoko nawet. Tylko się okazało, że nie jest spoko. Za rok się spotkamy znowu i wygramy. Nie umiemy się wcelować. A za siatkę uważam za udaną. Za rok będzie lepiej. Woń do Poralada i Rosji. I do Berta, żeby się wypchał. A, to w ogóle wszystko przez Berta. Dokładnie tak. Mówiliśmy wszystko na jego kukurydze. Po prostu ją przeklął. Jeszcze zadana. Niczego właśnie. Dobra, pora na roladę. Trzeba szybko zapomnieć o francowatych zawodach. Do zobaczenia w następnym filmie, na pewno będę robił. O ile zakład? O piwko stanowi. O piwko jak zwykle. Tak. Daj. Ciat. Tak, na pewno. No nie go do lasu i go zeżyj. Ach ty! Ach ty! Daj.
No daj. No to przecież ja ci zaraz rzucę. Szybki jesteś. No. Bierze go na pieszczoty. On mnie taki głupi. Dobry. Kurde, gamoniu. Zwycięzca. Chciałbyś pewnie, byś chciał, nie? Pewnie byś chciał, żebym ci zabrał piłkę. I ja cię zabiorę, tak jak kura, dokładnie. A potem mu przekażę piłeczkę. A widzisz, aż ugryź te fajnie, dobrze se ułóż. Dobrze, tak se ułóż. Zapraszam cię, kura, do ringu. Qu'elle fasse ou pas la une, un pour la plume, on assume. On vient faire bouger ta tête et transmettre des émotions. Un pour la plume, ex aequo avec le gros son. L'industrie expérimente le peur à transgénique. Résistant au piratage et à la chute des ventes de disques. Pas d'objectif artistique, juste un seul, faire des lovés. 75-018, on arrache tout comme José Pové. User un pour la plume, pour atteindre le high level. On passe des soirs à freestyle seul. Ou entre poteaux autour d'un joint, d'une bouteille ou d'un micro cousin. C'est pas le casse du siècle, mais fidèle à son contexte. C'est vendu sans problème. Spróbuję mu ją zabrać, patrz. Ramses.